Mentos. A dzień dobry. Wbijajcie na mój kanał. Sorry. Karol! Dlaczego ty musisz to robić zawsze? Dobra. Już zaraz włączamy Europkę. 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 Valve. Tak, bo Steam należy do Valve, mój. Valve. Mój szanowny, mój mniej lub bardziej szanowny bracie. Albo Vatagon. Było to moje od Vatagon. Jeszcze wtedy. W takim razie. Bo jeszcze mówię. Zobaczcie, czy wszystkie DLC-ki włączone, jedziemy. DLC-ki. Razem tutaj zaznaczę, że tego najnowszego Rule Britannia nie mam, bo nie. Bo nie. Bo po co mi? To jest. To są gumy do rzucia. Mentos. Mentos gumy do rzucia? Tak. Dobra, miętowe. Dobra, nieważne. Może nas też. I zeszłam na 3 sekundy bliskie. Muszę być moja towarzyska. Karol, nie słuchaj. Co z tą Europką? O, już dobra, zaskoczyło. Co z tą Europką? O, dobra, zaskoczyło. Ja... fail. Faila to ci Karol zrobię... XD. Faila to ci Karol zrobię z twarzy. Ci Karol, to ty już masz myszkę? Jak ci Karol okulary przemodeluje. Ja żartuję, nie, Karol, nic ci nie zrobię. Tylko nie mów ile mam lat. A mnie się nie pytają. Top chat. Nie wiem czy ja, kurde, nie wiem czemu ja włączyłem top chat, dobra. Nie, bo to się zawsze na początku włączy. Walić top chat. Walić. Ale zacznijmy to się napisze na tym czacie. Słyszycie muzykę z Europki? A po co? Nikogo nie ma pewnie, tak? Tak. Dobrze zgadłem, kurde, genialnie jestem. A u nas też. Jasnowidzem jestem. Ja też. Wiecie widzowie, których nie mam, jestem jasnowidzem, patrzcie. A ja też nie mam istotnych widzów. Niech zadziała. Magia YouTube'a. Magia OBS-a. Niech zadziała. Jest dobra, działa. Ten Holender... On mnie nie lubi, ten Holender. Patrzcie, no. Idzie. Widzicie go, ale taki patrzek jest złowrogi spojrzenie, ten Holender. Ach, a ja też nie mam widzieć na YouTube. Pomożesz mi? Naprawdę. Karol, chcesz, żeby cię promował gościu z 13 osobami, tak? Ale nie. Nie. Nie, patrzcie na mnie, Holendrze głupi. Głupi. Holendrze głupi. Nie bez obraz z Holendrą, bo to jest jakiś tam ich bohater narodowy. R! Na tej słuchawce jest. To nieuznane, założyłem prawą słuchawkę do lewego ucha, tak? Aha. Dobra, to tak. Będziemy grać oczywiście Imperium, wielkim, wspaniałym Imperium Lechitów. Imperium Lechitów jest w trudnej sytuacji, ponieważ jest. Nie ma króla. Nie ma króla. Ma tylko Mazowsze i Mołdawię. Jest samo. Zresztą otaczają go wrogowie. Tej Turcji, tutaj. I w ogóle. I w ogóle ten zakon krzyżacki. Potężne zło to jest. Nienawidzę Niemców cholernych. Oczywiście na początku. A co z tym angielskim dziewczynem? Na początku określimy sobie nasz cel w tej rozgrywce.
Otóż będziemy się stali odzyskać nasze lechickie, nasze prawilne lechickie ziemie, czyli... nasze prawilne lechickie ziemie, czyli o... O tak, 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 tutaj, tutaj, o, to, słuchajcie, to i aż tutaj, o, to, i powiedzmy, że do końca Uzbeka, to wszystko, o, tutaj, o, od tego, tutaj, od Hamburga, tam Lüneburga, Brunswicka, są w Saksonii, Czech i Austrii, aż do Uzbeka, no i oczywiście Jerozolimę, czyli, która tutaj jest jako Al-Quds, ale... Są kłamstwa islamistów, chadystów, biednych, wrednych. Sprawdzę wszystko ustawienia. Tak, historyczne. Terra incognita. Terra incognita w lobby. Trzeba przyciszyć mi w uszach coś. Wariuje. Tak, chcę. Niech będzie. Nazwiemy to Imperium Lechitów. O! Tak, Imperium Lechitów. Jedziemy. Co tutaj jest? Kiedy Władysław III poległ w bitwie pod Warną, Polska i Węgry zostały pozbawione swojego króla. Nasza, muszę okulary przetrzeć. Bez przywództwa. I teraz jest czas. Teraz jest czas, aby szlachta wzięła nowego człowieka. Najbardziej prawowitym następcą jest Kazimierz następca Kazimierz Jagielloński, został mianowany wielkim księciem litewskim 4 lata temu. Koronacja go, oczywiście po podpisaniu pewnych ugód z Kazimierzem i z Litwą i z litewskimi oraz polską szlachtą. Od 1392 roku dwa państwa były dobra. Jesteśmy katolikami, monarchami. Oczywiście pierwsze, co najważniejsze. Będziemy spróbować, postaramy się zrobić taki manewr, który jakiś czas temu próbowałem. Bardzo ciekawie wyszedł. Zobaczmy drzewko misji. Zobaczmy drzewko misji. Mamy tak. Strasznie mało mamy tych. Strasznie mało polskich tych drzewek jest. Strasznie mało polskiego drzewka. Polskiego drzewka jest w tym. Są tylko te drzewka te standardowe tej misji. Aha, zdobądź Prusy, Mazowsze, Litwę, pokonaj Knightów, pokonaj Krzyżaków, Śląsk, zjedz. Ja szczerze mówiąc liczyłem, że będzie tam dalej gdzieś tam, podbić dzikie pola, zdobądź Estonię, zdobądź Moskwę, takie ten. Wiecie.
Tak, to jest smutek. Tak czy siak. Robią taki fajny rzecz. Bo fajną rzecz to nazywa się. Tak, tak. I bierzemy mariaż z tak zwanymi czechami. To jest właśnie o co chodzi, jeśli ktoś nie wie. Teraz wam wyjaśnimy o co chodzi, jeśli ktoś nie wie. A tu chodzi tylko i wyłącznie o to. I wyłącznie o to, aby przejąć was nad Czechami. Nie no, ten rozdział będzie tak ekstremalny. Na początku tego rozdziału dowiaduje się, że mój ojciec nie żyje po prostu. A teraz jest wielka burza. Niech drzeć mi się. No to nie karmi się, nic nie powiedzieć. To jest chamstwo. Chamstwem to się nazywa. Litwa, nie pokusimy się. To musimy tak. Nie mogę się dać ten. Musimy się pogodzić z Litwą. Litwa są ziomeczki. Litwa ziomeczki. Litwa ziomki. Litwa dobra. Na razie nie będę robił rywali, ponieważ wtedy krzyżaki będą mogą sobie wziąć sojusz. Nie, z Czechami nie chcę sojuszu. Ja chcę z Czechami, ja chcę zrobić taki manewr. Dokładnie, Litwo. Dokładnie. Zróbmy mariaż, że nie z kim by się żenicie, przecież tutaj nie ma nikogo. Teraz kto przejmie w Czechach władzę? Musi. Jagiellończyk powinien przejąć. Jagiellon przejął władzę w Czechach. To byłoby najlepsze dla nas. Ponieważ wtedy moglibyśmy. Wtedy moglibyśmy zrobić tak, że. Właśnie z Habsburgami chciałeś. Zmariażować. Z Austrii, z Aragon, nie? Trzyma. Od kiedy? No niedługo tak? Będę miała 1000 słów, a jeszcze kiedy setna. To? No setna już się coraz bardziej zbliża. Austria, z Aragon. Rozumiesz, że od kiedy to? Mazowszy, trzeba więc poprawić relacje. Jakieś mariaże. Jakieś mariaże z tymi gówniakami. Poprawić relacje i powoli poanektować. Już nie Mołdawii, trzeba będzie Wołoszy, trzeba będzie dać Drakule. Nie poprawić relacji z Austriakami. No to będą nasi friends. Nasze ziomeczki. Kozak aggression. Kozaki. Dlaczego tracę kasę? Może to tak spróbować. Nie mam punktów na dowódcę, żeby szkolić husarzy. Dlatego też. Dlatego też cierpię na wybitny brak kasy.
tego też. Jagiellonie, chodź szybko. Chodź, Jagiellonie. Nie zdążyłem do ogrodu ocalić. Nie zdążyłem ocalić do ogrodu. Nowogrodzie, nie! Wychodźcie do Poznania, może. Co, wszystko się zanosi dobrze, byleby tylko wpadła Unia. Byleby Unia wpadła. No Kazim, Kazimie. No Kazik, Kaziu. Kaziu, chodź. Osiu, tutaj zostań królem Polski. Kaziu, Kaziu! Kazik, chodź. Musisz zostać królem Polski. Wtedy będziemy mogli chwycić tron czeski. Zrobimy klejma na tron. Przegniemy Czechy. Będziemy mieli wielkie Imperium Jagiellonów. Ale musisz chcieć. Śląsk na jeden zyskanie. Nasz polski Śląsk. Nie no, ja nie będę się później wyrzynało Śląsk z Habsburgami, ja tu chcę przejąć tak prawidłnie, prawowicie. Unię poproszę. Unia. Czemu Anglia jest tak głupia, że znaczy bierze tą wojnę? Będą dymy, o, dymy będą. I Maredi znajdą na mieszkę. Ale będą dymy. Już wam to mówię, panie. Wiem, tam miał Czechy, to już mówią wszystko. Miałem się przejmieć. Może nie mieli przejmieć. Unię z cholerną Litwą. O, czekam dalej, czekam dalej. Jest! Jest, potrzebujemy Jagiellona. Monarchia elekcyjna w Polsce. Wraz ze śmiercią ostatniego piasta w 1370 roku polscy szlachcicy zaczęli żądać starożytnych lechickich roszczeń i historycznych precedensów, żeby chcieli sobie niepodległość od monarchii. Na początku tylko mała grupa szlachty mogła dostawać przywileje, miała przywileje wybierania króla. Albo w 1384-1523 królowej. A nie w 73 wybrano Annę Jagiellonkę. W 73, panowie. W 73. Prawo do wybierania władz Polski na całą polską szlachtę. Musimy zachować sobie ten. W pamięci, że w Polsce szlachta powiązana. Szlachta była powiązana przez wszystkich dzieci. Wszyscy ci dzieci byli szlachcicami, przez co? Co w pewnym momencie? Ponad pół miliona Polaków. Z tego co wiem, to szlachty było nawet ponad milion. Nawet koło dwóch. 10%, prawie 10%, ponad 10% ludności Polski. Nie, 2 milionów nie było, ale półtora, no, półtorej nawet było.
ponieważ szają są jakieś 10% ludności Polski. Największy demokratyczny system na świecie przed powstaniem Republiki Amerykańskiej i Francuskiej. Prawdziwa elekcja królewska odbyła się w 1573 podczas wyboru Henryka Walezego. Odkąd zagraniczni księżęta zawsze chcieli do Polski. Podczas Rzeczpospolitej królowie Polski i wielcy książęcia katolicy byli wybierani przez szlachtę zebraną na polu w Woli pod Warszawą. Ksiądz szlachciców. Najbogatsi magnaci mogli. Najbogatsi magnaci przebywali, wiadomo. Zaufajmy Sejmowi. Typ rządu zmienia się na monarchię elekcyjną. Mamy nacjonalizm minus jeden, przychód z Wasali, autonomię dyplomatów, state i absolutyzm mniejszy. Smutek. Teraz pauza. Jak tam masz następca? O kurde, Aleksander, który jest? Żeby na militarny fokus. Force focus. Kazimierzowi dajemy. Dowództwo, bo po czemu nie? Zgłosił się już ktoś? Na razie nie. To mnie bardzo cieszy. Aż ja nie chcę, żeby ktoś wsadzał swoje tłuste dupsko. Musimy teraz czekać na ten. No, musimy czekać. Aż Jagiellon tutaj wejdzie. Jak nie wejdzie Jagiellon, to będę smutny. I tu Jagiellon nie wejdzie. Doczekał, aż Jagiellon wejdzie do Czech. Nawet na krzyżaków się nie ruszy. Co to ma być? Nie piszę nic, co mi to daje. Prawo człowieka i prawo człowieka. I człowieka. Tak. Tu się zgodzę. Jedna osoba. Dalej. Nikogo nie ma. Nie ma nikogo na tronie Czech! Musi być Jagiellon, żebym mógł mu klejmować tron. Jezu, ja nie mam. Ja nie mogę, nie. Przecież prestiż. Nie mam doradców prestiżu. Nie mam doradców od prestiżu. Dlaczego? No i teraz są Czesi. Czesi teraz są prestiż. Ja teraz to też. Muszę na sobie jakiś bilet. Merkantylizm. Potrzebuję prestiż. Potrzebuję. No potrzebuję prestiż, no. Jak ja mogę zdobyć prestiż szybko? Z krzyżakami to ciężka wojna była. Muszę zdobyć prestiż na tych Czechów.
Nie, nie mogę teraz zdobyć, no. Jakoś bym musiał, ale jak? Liczymy na eventy z prestiżem. Nie, nie, no to trzeba się odpuścić tych Czechów. No. Muszę dostać prestiż. Muszę zrobić prestiż. Muszę mieć prestiż. Jest inny prestiż od papieża. Tak jest, prestiż od papieża, ale jest jedyny prestiż. I ile ten prestiż papieżowy kosztuje? 50 zł chcę. 50 zł. Chcę 50. Za 50 za głupi ten. Za głupi prestiż. Papież z Knera jest. Tak, Eugeniusz, już do ciebie mówię. Dobrzeście je przerąbał. Dobrzeście je ten. Lica podwarza została przegrana. Żeby nie powiedzieć inaczej. Może jednak prestiż. O, dymy. Dymy będą. Ojejku, no. Czekaj. Yes. Nie. No nie, no to jest... Jak ja mam to ten prestiż zdobyć, no? Powiedzcie mi. No muszę zdobyć. Nie wiem, szkoda, że nie mogę go zamordować. Chcę go zamordował. W drodze wojny z... No serio, nie daliście mi żadnego człowieka od prestiżu. Nie wiem, czy się opyla, ale... Frajerzy. On jest młody, więc... Może, więc... Nie wiem, czy się opłaca. Jak tam Szwedziki? Tam Szwedziki Support Independence? Chcecie może? Może wy Norwegii? Może ktoś tutaj z Rusków? Turku, masz jakieś wasali? Ateny, może wam supportować? No! Nie, dobra. Jak ja mam prestiż zdobyć? Powiedzcie mi, jak zdobyć prestiż. Zmiana planów. Zmiana planów. Z Czechami się nie udało. Nie udało się. Manewr czeski się nie udał. Więc teraz... zmienić plan. Krzyżak na wrogie moim dostajesz. Teraz w tym momencie dokładnie opowiadam ci wojnę. Bo jesteś...
Nie będę mówił czym. New Manian Order. Szkocja! Aj, z kim ja tu muszę? Z kim ja tu muszę pracować? Bum. A z drugiej strony, jeśli jakimś cudem się udało, żeby ten cwel nie miał następcy, dziad, ta szmata, rządzi Czechami, czemu mam tak mało prestiżu? Dwie pieczenie na jednym ogniu, więc jakby i krzyżaków i tych zdobyć. Status quo. Status quo. Status quo. Chcę generala. Eugeniusz Fredro. O. Nie Eugeniusz. Cztery manowery. Haha, no ten, to jest zdecydowanie lepsze. Możemy, nie możemy do Malborka wejść. Ojku, no. Musimy jakoś porobić dziadów. Kul mamy. Kujawy trzymamy. Jest naszego Wargola. Chyba pobije wszystkie. Wszystkie dziewczyny. No. Ten Aleksander hrabia Fred robi mi nie lepszy dowódcą. Sasi przyszli. Po prostu, tak. Bo tak. O. Bo przyszli. Oje, mi co to? Dajcie, zaraz muszę zobaczyć, co się dzieje, już nagrywam. Pół godziny dopiero. Pół godziny. Się, że nie zobaczę, nie zacząć taki, że nie długo może zacząć taki rejs na poważnie. Zamordowałbym go. Naprawdę bym zamordował dziada. Dziada zamordował. Po prostu. Poczekam, aż się skończy. Łódkujecie sobie. Jeee, no wy jesteś na tej głupi gości. No weź, było z przyjaciół. Też nie, no masą ich. Chciałem ich masą. Za dużo kawalerii mam. Dobra, dobra. Czyli dobra, to trzeba mi się pozbyć trochę jazdy. Tego. Tego się trzeba mi pozbyć. I też trzeba się pozbyć tej jazdy się trzeba nie pozbyć i chociaż
Wyrzuciłem. Aha, wyrzuciłem piechotarzy teraz jeszcze. Wyrzuciłem piechotarzy teraz jeszcze. Smutne, ale prawdziwe. Macie bez siege'a macie. Tak, dygy oblegacie. To szybko. Ej, to jest masakra, kurde, z tymi wyżakami. No, ogrody już się nie zdobędą. Proste i uprzednie. Cholera. Zostali mi na pustym porcie. Mieli mi na pustym porcie. Nie chcę rajdować zbyt głośno. Nie chcę zbyt głośno rajdować. Ale będę musiał rajdza rozpocząć. Tadu, pożyczkę. Ultra Rage tryb. Rage mode. Rage mode on, musimy ustawić chyba teraz. Ważne, że Orgola trzymamy. Ruscy. Naprawdę, nie ma się kogo. Z kim walczy, nie o Ruscy. Już no w ogrodu już jest normalne. To i mógłbym jakoś tę nerwę przejąć, ale... Aby Goldingen... żyło tańszym kosem to Goldingen, Özel i Estonię. Trzeba by wziąć. A to mi może albo Urskora nie starszy, albo punktów administracyjnych. Nie! Sedno rozdziału się przybliża, ale jeszcze tak się nie przybliża, bo nie, dlaczego? Nie! Jesteś pizdą Jerzy! Nie lubię cię! Jerzy! Anglia ma sojusz z Austrią? Nie wiem, efekty, że dostają. Pierwsze. Rude penały. Ile ja tu już stoję? Prawie rok, ponad rok. Rejcz się posypie, kurde. No. Königsberg już sobie poradzi. Na Mitałę. Może właśnie tam tutaj to będziemy. Czy zdobylibyście wreszcie, co? No, zdobyliście, co? Zdobyliście. Zdobyliście wreszcie, co? Zegrałem sporo do końca, bo pierwsza rozgrywka to nagrałem do końca.
Ale przyznam, że ja się nauczyłem. Ja się nauczyłem przez okazję Anglii. Nie wiecie ile. Trzeba mnie chwilą pomóc oblegać na Letgale. Wszystkie krzyżackie wojska poszły. A, Litwini poszli na Sasów. No może Sasi by się chcieli podpisać rozejm. Ja na przykład bym chciał bardzo podpisać Sasami rozejm, bo uważam, że Saksonia nie jest. Saksonia jest moim ziomeczkiem. Uważam, że Polska i Saksonia powinny być ziomeczkami. Nie walczę. Jakie straty jak nie powiem. Warek zawsze zabije krzyżaków. Będę czy później. Zmęczenie wojenne zabije krzyżaków. Buntów już nie będą. No co daje właśnie worek za naszym? Power, Andrzej. No trochę wam ten. Trochę wam to worek za naszym. Krzyżacy, ile bracie tego worek za naszym? O, pięć! Ty fajnie, macie. Plus 5 arestów, plus 5 manpower, jako belg. Jesteście w odbycie. Ile? Ja z Litwinią stoi. A zawsze, to ja sobie mogę stawić. Po prostu. To jest fantastyka! To jest fantastyka! Przychodzi, chodź panie hrabia, szanowny panie hrabio Fredo. Oczywiście, jak zwykle, te krzyki, nie zwracajcie uwagi na te krzyki w tle. To jest normalne tutaj, nie jestem w tym miejscu. Sorry, taki nie klimat. Seksonio. Rozejmik? Dasz mi coś? Ile kasy mi dać? Jeszcze reparacje wojenne. O, jeszcze sojusz z krzyżacką. Sojusz zakon. Jeszcze reparacje. Dobra, starczy. No, i stracili krzyżacy jednego sojusznika, czyli Sasy. Uciekają w Litwę. Ucieczkę w przód. Manewr odwrotu w przód stosują, widać. Manewr odwrotu w przód znają. Coś co na dianie. Nie, ale w tego nawet ja nie mogę stosować. Zwany odwrót w przód. Lag. Pachnicza. Lucy się czyta po polsku. Ale kamera napisała Lucy. W Polsce jesteśmy, a nie. Lucy jeszcze. Spłaś mi długo. A wiesz jaki imię pisze Olaf w swojej książce? W Polsce jesteśmy. Sobchie pisze. Sobchie. Tak, bo czytać te książki takie. Sobchie zrobiła.
sobie wypiła. Powiedziała sobie nie. Tak. Jedziemy na... Jedziemy na Zaporoże. Ostatnia sesja na Zaporoże. W wojskach hrabiego Fredry jadą na Zaporoże. Ostatnia sesja na No z tymi sfelami się nie da. Po ludzku. W jednym rozdziale będzie sam. Z sfelami się nie da po ludzku. Gdzieś biegają naokoło te wojska. Biegają te wojska naokoło. Jeszcze tu przyszli, tak znikąd. Ja będę odbijać wszystko. No, gonić! Gonić! Nie, no czemu na około gdzieś biegniecie? Tędy przez równe. Przez równe trzeba iść jakoś tak. Nie, no czemu na około gdzieś biegniecie? Tędy. Na fali. Na przemyśl. Ja teraz, żeby nas nie rozpiścili. No kurde! Krzyżacy. Ja nie wiem, gdzie jest moja lata. Jeszcze są 8, 9. Ale ja się tylko pożarłem. Ja się pożarłem i czytam przez wami. Jest. A ona przyszła? No z nich się. Ale ja nie wiem. No i mózg ustawiacie. Główna postać. Nie, nie. Nie, ale to jest tego rysunku. Nie umiecie grać, bo zniosę was. Jesteście... Jest magiczna i przez to ona się wyprowadza. Jesteście gówni. Rozumiecie, Niemcy, nic nie znaczycie. Krzyżacy. I kogo opowiadamy? Do Słupska powiecie. Rozumiecie, Niemcy, nic nie znaczycie. Nic, tylko do Słupska uciekać. Na mechanika fortów w tej grze jest chyba powalana. Mechanika fortów w tej durnej grze nie powala. Zawidzę. A to dlatego przyraz tak się podnieśli, taka rekruta, mas rekrutację zrobili. Sprzedali, no i ma. Dobra, papieżu. Nie, obchodziło, nie obchodziło, że po prostu to zdarzenie wczoraj się nie obchodziło. To, że jest smutne. Miało być smutne. Sundgau. Lützelburg. Kamerie. No trochę już wybijaj. No trochę już Flander, więc... Był w Anford, Pedal. Wielka Austria, wspaniała. Ale i tak, ten nie będzie tak duża jak Polska. Polska będzie wielka, będzie wspaniała i tego nie.
sumie. Wygląda to się tu. Śmiała Burgundia. Jak oni się ośmielili? Jak oni się ośmielili wypaść? Albowiem upadli. Trzeba powybijać te malutkie jednostki najemników krzyżackich, które zrekrutowali za pieniądze od prosaków. Nie, nie musi mi, że 2000 krzyżackiego wojska pokonał. Nie, pokonał. Wołyń. Wołyń. Skąd wy macie wojsko? Wy szmaty przepłynęliście tędy. Tędy szmaty, tak? Skąd wy macie wojsko? Szmaciarze. Jej. Ojejku, ile to już trwa ten stream? Ten chory stream. Zapauzuję sobie nawet. Pięć gwiazd! Już prawie godzinę. No dlatego jestem taki wredny dzisiaj. Dzisiaj wredny jestem, naprawdę. Nie wiem, czemu mi dzisiaj nie... Mi dzisiaj ten wszystko fajnie, świetnie było, że wybrałem, no bo mi się kurde ten jest, ale no mam w duchu. No po prostu jestem gdzieś zwiedzony i tyle. I znowu zakłuję was jak robactwo. Ten L tutaj wtedy ma mam. Ale nie spoilera. Tak się z robactwem robi. Smoleńsk. Idziemy na Smoleńsk. Na Smoleńsk, idziemy po wrak tu po lewa. Idziemy po wrak tu po lewa do Smoleńska. Wyjaśnijmy, że będę złamać Smoleńska. Kasę. Dajcie mi kasę. Petru! 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 Gościu, chodzący mem. Petru. 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 Włączyć port. Włączyć port. A i serosobowy port będzie się bronić. Ojejku, za dużo się oczywiście. Nie starczy na kasę. Głupiej wojny z... głupimi... kurakami. Ja to zniosłem. A ty się nie przebrałeś. Aj, no mam, mam. No, jest Lifeline trzeba nie zdobyć. Skąd wy macie wojsko? Pytam, skąd? Nic więcej nie chcę mieć. Tylko skąd wy macie wojsko? Skąd wy macie wojsko? Nic więcej, podbiłem ich całych. Najsilniejszych krzyżaków. Czy krzyżacy nie pojawiają? Nie ci, tylko krzyżacy. To jedno można na prowincjach sojusznika sobie stawiać wojsko. Nie, jak oni mogą przechodzić przez moje forty? A ja jak tutaj był fort zdobyty mój, to nie mogłem przejść. Oni mogą. City, kurde, te... City, pani Basi. City, pani Basi, no bo... Po prostu city, pani Basi. No, nie wytłumaczenie. Mano, muszę teraz Mołdawię zdobyć, że idioci, kurde, Petru.
Petru jest skończonym idiotą, nie umie sam o siebie zadbać. I irytuje mnie ta wojna z tymi krzyżakami. No, wy już nie istniejecie! Już nie istniejecie, rozumiecie? Jesteście niczym. Dead. Jesteście dead. Muszę Poznań zdobyć. Szybko zdobyć Poznań. Przynajmniej Mołdawia niedługo. Przynajmniej Mołdawia niedługo padnie. Besarabia już odzyskano. Litwini! Gdzie wy idziecie? Jak wy śmiecie, Litwini? Waszym psim obowiązkiem jest! Na Lajfa nie przeszedł. Litwini! Waszym psim obowiązkiem jest zdobyć Leafland. Nie psim, waszym... Jakby to was obrazić? Jakby was obrazić? Zdobyć waszym pedalskim obowiązkiem. Nie psi, waszym. Jakby to was obrazić. Jakby to was. Czym? Jak was obrazić? Pedalski obowiązek. 1000 ludzi znowu jest zmieniony. Dziękuję. Mołdawia, tu chodź Mołdawia. Tu zapraszam. Zapraszam tutaj Mołdawczyków. O wy. Czemu do Wenden idziecie? Ja kazałem iść do Leaflandu. Wiem, że wy nie rozumiecie ludzkiej mowy, ale wy jesteście Litwinami, po prostu nie rozumiecie. No ale... Zawsze was mi zobowiązuje. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Przemyśl Lwów. Nalicz. Podole. Ale cię nie pocałować. Wiecie gdzie. Goldingen. Nie ma się po Goldingen. Ja idę na Iflan. Wiesz co, wreszcie komputer nie chce się tej dać. Chcemy mu zadbać. Nie widzicie. Stop, trzymajcie się na ludzi. Trzymajcie złapą haczyk. Dlaczego? No, muszę go zmienić. No nikogo nie ma na streamie, no. Taki fajny streamer. Fajny streamek, no a tu nikt nie przyszedł, no. Zawiodłem się nawet. Mołdawio, kolego Petru, zdobądź mi Leafland. Bunty chłopskie będą bronić krzyżaków. Bunty chłopskie będą bronić krzyżaków. Bunty chłopskie będą bronić krzyżaków! Bunty chłopskie. Takie cycoski. Takie cycoski.
jedziecie? Czemu jedziecie na... No darby. No narwy teraz i no. To... Cholera, to narwy. Czemu do narwy jedziecie? Nie jeździ do Wiflandu. Na razie. Jest mi na razie, będziemy wreszcie. Czekaj, przyjacielu, krzyżaku. Krzyżaku, kolego. Przyjacielu. Kolego, wrogu. Wrogu, wrogu najdroższy. Załatwmy to w inny sposób. Bez pośpiechu. Porozmawiajmy! Po prostu. Wezmę sobie, weźmy Wortax. Pieniążki. Pieniążki zawsze w cenie. Pieniążki zawsze w cenie. A teraz czekamy, aż Leafland to upadnie. No chyba, że dacie mi to. Nie krzywacy. Livonian Order. Poproszę to, poproszę Uther, poproszę Revel i poproszę Narwę. Jest... Livland, trzymacie? Bo za dużo za mało skoro i bo macie sojusznika i bo... Ja robię przysługę. Odcinało do tego Morza Bałtyckiego. No woda jest zła. No woda nie fajna, przecież. Morze jak to może. Niepotrzebny jest. Rozumiecie? Niepotrzebny mam. Ja sobie po prostu wezmę. Może. Po prostu kieszeń. Wezmę sobie to morze. No, chyba, że zamiast tak, dalibyście mi tak. A tutaj czemu nie? No znowu nie. Wracamy do poprzedniej propozycji. Tak, poproszę to. Tak się należy. Dla Polski. Jeżeli miał bezpieczne przejście. Nie mogę ich zignorować, niestety. Też bardzo chciał. Revel, ile tutaj posła? 10 jest piechoty. Mazowsze, proszę. Mazowsze jest proszone o opuść do Revla. Mazowsze jest proszone o pójście do Revla celem zeszturmowania. Mazowsze jest proszone o pójście do Revla. Mołdawia. Mołdawia do Livlandu. Nasi ludzie w królestwie mogą nie wytrzymać długo. Że ten Revel nie upadnie. Mazowsze proszone. To jakbym w teorii mówił Livland zeszturmować. Czy nic jest wytrzało? Bym dostał nic. Chyba że przez krzyżak. Nie. Tu. Tu. Gdzieś tu. Węgry tutaj muszą. Janusz. Jadi. Ty. Dobry jest.
Lifeland. Lifeland trzeba było zdobyć. Z Lifeland zdobędziemy. I czekajcie na to. Czekajcie na to, no. Wiedziałem, że was ruszy. Lifeland. Wiedziałem, że zrobi się Lifelandu was ruszy. Tak, jak tam over extension. 25 powinno być dobrze. Like. Gdańsk. Roda. Königsberg. Kul mogę oddać tym. Nie! Nie! Krzyżacy nie wolno. Was? Chyba. Was chyba coś na mózg. Was chyba coś na mózg ten uszkodziło. Was chyba na mózg. Nie wiem, tylko na chleje. Dobra, to kasy wezmę. Kasy macie. Warwę. Może zmniejszę trochę Warwę Operation, bo po prostu. Wezmę kasy. Hajs. Od was wezmę. Ten hajs jest fajny. Ten hajs jest fajny. Bo jest fajny. To zredukować, poskolować. Tylko nie skoluję, bo nie wiem jak. Dlatego tutaj będzie trzeba patrzeć. Wojsko. I to poczyścić. Na krzyżacy. Krzyżacy. Turcy. Mimo, że jeszcze Ruscy. Będą naszymi wrogami. Będzie tutaj dynastia Jagiellonów powoli rozszerza swoje panowanie nad światem. Niestety jest wielki smutek, bowiem tutaj rządzi wielcy, to jest Jagiellon. Teraz spłacimy długi, żeby nie będzie zależał od Żydów. I w tej chwili jesteśmy wykierowani. Wystarczy tylko zmniejszyć utrzymanie portów. Hajs powinien się zgadzać. Przynajmniej powinien. Ten zrobimy siatkę szpiegowską na Nowogród. I na naszym nowym wrogu. Naszym nowym wrogiem. Będzie Złota Orda. Będzie Złota Orda. Nie ma to jak znajdować najlepsze rozwiązanie. Nawet wcześniej przestali lubić. No okej, okay. Cześć. Przestali mnie lubić. Węglicja. Nie długo, bo rage się robi strasznie, bo Węglicja jest, bo w tym... Bo pani Basia głupieje. Bo pani Basia głupieje i jest smutna. Ryga weź. Ryga. Ryga, Rygo, bój się Boga. A mnie już, a mnie to już w ogóle się bój. Pomerania.
reputację się przydała, czy na aneksji Mazowsza. Trzeba będzie poprawić relacje z Mazowszem. Trzeba będzie zdobyć jakieś, trzeba będzie skombinować. Janusz drugi! Karol! Janusz Piast. Janusz. Regencja za Janusza drugiego. Janusz. Widzimy. A tu jest jeszcze lepszy, to jest Petru. Nie jest to, to jest Petru? Swetru. Dokładnie, Swetru. Rysiek. Rysiek Swetru. No nie, Rysiek Swetru. Swetru. Kurde, ty sobie słuchałem mnie uszy, bo... No co, byłam będzie... tu i tak ładnie. Trzeba będzie live'a kończyć. Nie, uszy. No to ja nie mam siadają. No co ja nie mam tych nakładek z teraz zapiszemy grę. Zajmijmy się zobaczyć ekran. Powinien się zobaczyć ten ekran miniaturki. Nie, bo to trochę z opóźnieniem chyba idzie. Powinien się zobaczyć ekran miniaturki. Właśnie mi coś się nie powiedzieć. Powinien się zobaczyć ekran miniaturki. Z opóźnieniem? Ale nie widzicie go. Nie rozumiem. Na widok zobaczyliście go i znowu znikł. Ja nie mogę, nie. Teraz? Teraz, bo to wiesz, opóźnione. To nie, nie kwie bez sensu. Musimy trochę poczekać. Co jest? Nie idzie. No to było, czy to Europa. Nie idzie. Bo to chyba jak masz włączoną Europkę, właśnie to skróty, Europka używa tych klawiszy. Skróty klawiszowe powinny działać jak tu się. Więc Karol, ładuj ten podłożny telefon do ładowania. A ja będę musiał wyłączyć. Będzie włączyć to z YouTube'a? Czy nie? Nie. No już nawet co ma dźwięk. A ja będę musiał wyłączyć w klasyczny sposób, czyli zatrzymaj.